Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie. Starki jest ze mną. No, mogę już cię przywitać? Siostra, bez przesady, proszę cię. Dobra, no to hejo, hejo. Ja, nie ze mną siostra. Gramy w Children of Morta. I od razu uprzedzam, jest to dzisiaj dosyć mocno testowe podejście, gdyż stwierdziliśmy, że sobie stestujemy aplikację zwaną Parsec do zdalnego grania. Wiecie, na przyszłość chciałbym grać zdalnie w parę gierek z różnymi ludźmi, więc tak. Możesz czynić honory i rozpoczynać, siostra. Nie mogę. Jak to nie możesz? Ty musisz. A, okej, okay, dobra, co może. Ja aż tak muszę za bardzo sobie nie ogarniam. Przypomnieć sterowanko na klawiaturze. No tak, siostra, właśnie testuję klawiaturę. I ogólnie mówiąc, chwilowo jeszcze krótkie cięcie, bo muszę dostroić chyba głośność siostry trochę. Dobra, już jestem, siostra powinna być trochę głośniej. No i cóż, jak się z tym czujesz, że powróciłaś do grania w Mortkę? Cieszę się i boję. Dobra. Wspaniałe. Jak się tutaj tym... A, dobra, tu były uniki, dobra. O, te, potencjał na lamy jest olbrzymi. Nie zmarnuj całego twojego tego, wiesz. Wiem. Swoją drogą, nie wiem, czemu nadal daje się być strasznie cicha. Dlaczego Indana ma najwyższy poziom? Bo dużo nią grałem na przykład. I powtarzam, siostra, daje wydaje się być dziwnie cicha. Chociaż już cię podgłośniałem. Taki ma być słaby mikrofon. Okej, okay, zazwyczaj jesteś dużo głośniejsza, więc to jest takie zaskakujące. Teraz lepiej? No niewiele, ale jako, że to jest tak nagranie czysto testowe, żeby sprawdzić, jakby to działało, wiesz, na przyszłość, byśmy mogli koopę ogrywać, to może być. Dobra, jo. Mi się wydaje ogólnie, że zazwyczaj głośniej. Dobra. Wiesz co, siostra, nie. Muszę chyba znowu zrobić cięcie, bo coś... Znowu jesteś tak słabo słyszalna, że no. Trzeba to poprawić. Podejrzewam, że to kwestia słuchawek, które mają 40%. Aha. Czyli odcinek będzie chyba krótszy w takim wypadku. Dobra. A i tak dzięki za informację. Dobra. Tak mówię, ale nie mam pewności. Dobra robota. Jakoś tam się udało przeżyć. Boże. Dostałaś osłonę ode mnie. Jak wpadasz w pułapki, to dostajesz ode mnie osłonę. Tak działa moja moc. Jak to się otwierało? Niestety nie pamiętam, ale już otworzyłem, więc no. Ale chyba E albo F. Spokojnie, masz trochę tarczki, nie musisz się tak bać strasznie. O, przejście dalej. Idziemy czy zwiedzamy trochę? Zwiększa szanse na unik, bierz. Już wiem, czym się robi F. No dobra. To chcesz iść dalej, czy chcesz trochę pozwiedzać? A możemy pozwiedzać i jak teraz mnie słychać? Nadal podobnie, ale to może być kwestia po mojej stronie czegoś nie tak. Więc no. Ja szczerze mam dość blisko nawet mikrofon. Nie wiem. Może trzeba będzie ci załatwić jakiś inny trochę. Albo trochę lepiej to ustawić, ale dobra. Nie przejmujmy się tym teraz. Wydaje mi się, że trzeba będzie po prostu poustawiać, żeby po prostu, nie wiem, czucie mikrofonu. Możliwe. Wiesz. Poza tym, siostra, też to jest mocny eksperyment, więc tak naprawdę nie wiemy, jak to miałoby nawet by wyglądać prawidłowo. Moje. A właśnie, najlepsza rzecz, jeśli chodzi o tą postać, siostra, wiesz, jaka jest? Coś dla mnie? Tak. Wiesz, jaka jest najlepsza rzecz odnośnie tej postaci, którą ja gram? No, mówię. Jak się odblokowało i rozwinęło trochę, ono powoduje, że wszystkie postacie dostają więcej uzdrowień z tych kul leczniczych. Ale czas.
Ja tu widzę piu piu. Przeszkadzajki. Moja mocna strona. Nie. Ale coś mi tak... Coś mi się tak wydaje, że powinienem ci jeszcze głośniej dać dźwięk, ale... Pozwól, że tym razem już nie będę tego robił, bo chciałem po prostu, wiesz, odcinek prowadzić. Ewentualnie na przyszłe nasze jakieś wspólne rozgrywki w takim formacie będzie co zapamiętane. Widzę, że mój fart znowu się uruchomił. Nie słychać mojej klawiatury. Nie słychać jej, spokojnie. Puszka? Nie słychać niczego, ale to głównie, wiesz, siostra, kwestia tego, jaki mikrofon masz u siebie. Super. Ty walcz, a nie mnie przywracasz. Zaraz tu padniesz. No i wiedziałem. Ale cię ożywiłam. Dobra. Niech ci będzie, że mnie ożywiłaś. Czyżby jakaś scenka? The wish that their mother was alive was a shared longing for Ben and John. Their younger son placed Margaret's staff on the same pedestal he had taken his father's sword from. His mind wondering about the truth of the horrific secret that their mother had left for them in her final letter. Jak teraz? Trochę nieciekawie, ale niech będzie. I w sumie no. Nie, było lepiej przed chwilą, siostra. A teraz pozwól, że jeszcze odpalę scenkę, po czym zrobię krótkie cięcie, żebyśmy się narodzili, co ulepszamy. Okej. Więc tak, scenka tutaj, okej. Soon the Bergsons would have to face Bushra, the villainous ruler of Barahot and lover of the wind spirit. Agitated, Ben was pointing out the passes that led to the halls of Anairaha. John, however, was lost in his thoughts. Thoughts that only Mark could guess. No. Dobra. Teraz może zobaczmy, najlepiej mówiąc, co można ulepszyć. O. O. Chyba możemy ulepszyć wszystko, siostra. Jej! Chyba. I tak wiadomo, co trzeba ulepszyć. Da. Nie, tak serio, co? Tak serio, to możemy się myśleć, podyskutować wspólnie, więc widzimy się za chwilkę. No cóż. Wbrew temu, czego się spodziewałem, gadnijcie, co zdecydowała siostra. Ulepszamy prędkość ruchu. Coś, czego, będąc szczery, nie sądziłem, że będę musiał ulepszać przez najbliższy czas. Ale okej, dobra, mamy co? Wracamy do podziemi w takim wypadku. I zobaczmy, jak tym razem nam pójdzie. Mam nadzieję tylko, że... połowie gry? Nie wiem, siostra, nie wiem. Ja biorę dalej, a pan, bo trzeba ją rozwijać. W sumie chcę ją rozwijać nawet. A ja nie wiem, jak działa Joey. Joey? Trochę jak Jochen, tylko że jest wolniejszy, ma dużo wolniejsze ataki i bardziej nastawiony na bicie, zabicie niż na inne rzeczy. Próbuję. Spoko. Chcesz, to możesz. Jaki masz, gotowa? Tak. Dobra, no to startujemy. A właśnie, słyszałam, czy ma być update do Spiritfarera. No, będą update'y. Nie odpuszczę. No to nie odpuszczaj. Dobra, no to chodź, siostra. Zobaczymy, jak daleko teraz zejdziemy. No, ale przynajmniej będziesz szybko poziomy zbierała tym razem. Aha, już dostałem obrażenia, super. Właśnie, mam jeden punkt do wydania. Czyżby? Ja mam też. To będziesz mogę wydać, tylko pozwól, najpierw chcę zobaczyć. Chyba to jest to. Nie, ja wezmę to oczywiście. LB to jest... Left bumper. A, ty akurat nie możesz, niestety masz wszystko już wzięte na ten etap. Czekaj, co oznaczało to? Aha.
Dobra, zaczynam już rozumieć. A, czyli zaatakowanie odnawiam pasek. A moje Elbego zużywa. Dobra, to tłumaczy wiele. No, nam stylu... Co? Wypijesz. Nie wiem, i znowu trochę słabo cię słychać. Ech. Serio? Serio trafiłem na nic? Przecież to jest gorsze niż przeciwnicy nawet. To jest po prostu nic. Nie wiadomo jak bardzo. Ty mówisz, że nie ma jakiegoś wielkiego opóźnienia? To dobrze. Że jakieś jest, to jest akurat pewne, bo nie da się bez opóźnienia grać zdalnie. Ale rozumiesz, zależy na tym, żeby było jak najlepiej. Dlatego też... No, zdecydowałem się na Parseka. Chociaż wiem, że jest dużo różnych innych opcji, ale no. Wiele ludzi twierdzi, że to jest najlepsze. Z darmówek przynajmniej. Kasza, kasa, kasa, kasa. Moja. To z tego, że zaraz umrzemy. Oj. Wilk piaskowy. I jeszcze oni. Slimy! Groźne. No, nie wierzę, kwiatuszek. Kwiat, kwiatuszek? Nie. No dobra, nie, ja nie wierzę, po prostu tego nie było, to się wytnie. O, a właśnie nie odebrałeś dzisiaj skrzynki Farmello. To fajnie, że nie odebrałeś, ale to nie jest temat na odcinek. A co się stało? Matce. Czyli nie oglądałaś jednak, siostro. Nie oglądałaś, chociaż ci mówiłem, że to jest bardzo ważne. To miałam odcinki oglądać? Przecież mówiłem, że jest jeden konkretny, który miałaś obejrzeć. Tak, zapomniałam, wybacz. Ale... Trudno, no to ogólnie mówiąc, skażenie się wdarło, porwało Mary, trzeba było ją ratować, jak się ją ratowało, to niestety w tym procesie zginęła babcia. Margaret? Tak, Margaret. Ojej. Tak, jeszcze Jochen odkrył, że żeby powstrzymać tą całe zepsucie, trzeba poświęcić dziecko, które dopiero ma się urodzić, Bogu Góry. Czyli jeszcze nie dosyć, że zginęła mu matka, prawie zginęła mu żona, to jeszcze dziecko, które ma mu się narodzić, musi oddać. O nie! O nie, 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 nie! Bez takich tam! Bez takich mi tu! Nie jestem gotowy na takiego przeciwnika! Nie, to... O... O, ja to lepiej wezmę. Dobra, nie wiem, czy te obrażenia tak szczerze wzrosły, czy nie. Ale nie mnie to oceniać. Dobra, nie umiem w uniki, to jest pewne. Twoja runka, chyba? Nie, ja. Moja jednak. A, okej. Okay. Szkoda, że tylko taka runa jej na tym etapie. Bo ona by się przydała kiedy indziej. Dobra, dobra. Brawo! Nawet ja nie wpadłam w ten pocisk. To jest takie... Zaskakujące, bo w sumie prawda jest taka, że to siostra gra na Parseku, nie ja, podkreślam. Ja mam normalny dostęp do wszystkiego, a to ja jestem ten, który bardziej lami. O, poziom, to poziom, poziom. I jak to teraz działa? Aha, fajnie. Mogę robić takie fajniejsze piu, takie skupione piu, żeby zrobić większe obrażenia. Patrzę, brawo.
to schodź zwiedzać. Aj, siostro, siostro. Widzisz, wąsze cię prawie pokonały. I tak skrap. Mhm. A wiesz dlaczego nie prawie? Bo dostałaś osłonkę ode mnie. Możesz to wziąć, jeśli chcesz, siostra. Tylko pan też by tego użyć dopiero w krytycznej sytuacji. Co? Ja to zapominam. Dobra, no to ja biorę. Ja tylko bym nie zapomniał. Co to tym razem? A. To jest to coś takiego, co tam aktywujesz raz na jakiś czas. Też o tym zapominasz, więc no. Dobra. I tym razem, siostro, wiem, że chcesz zwiedzać, ale przykro mi, ja się nie zgadzam. Musimy zejść jak najdalej. W szczególności, że są tu aż 4 piętra. Wow, ale krótsze. Niekoniecznie krótsze. Co? Czemu mnie to pchnęło? Nie wiem, ale jest scenka. What else would the oppressed slaves ask for in their prayers to the spirits of the land but a return to freedom and happiness? The Bergson wondered whether a Nairaha could answer the prayers, or if his sleep proved too deep to even hear his people's cries. Dobra. Ciekawa scenka, ale... O nie, mumie się zaczynają. Mumie? Nie, żeby one były czymś złym, ale nie lubię ich. Mają sporo życia. Czy ja wiem. Raczej zazwyczaj jest ich bardzo dużo. Dobra. To, co masz najbardziej opóźnione, to jest ogólnie dźwięk. Na tym ubolewam. Aha. No niestety. O. Bierzemy to, czy nie? Ja to wezmę. Dobra, wiesz jak tak, tu wiesz, po prostu będziemy mieli mniej klejnotów, więcej morwy? Ja. Nie, to jest globalne ogólnie mówiąc. Bieraj. Ale ja mam już... Tamto wezmę na następne piętro dopiero. Trafiłam unik. Brawo, jestem z ciebie dumny. Czy mnie te kolce właśnie pogryzły w stopy? A ja gram na parkietu. No tak, tak. Widzisz, znowu dostałaś ode mnie 40 osłony. Widzisz, jaki jestem dobry? Daję ci pancerze, które dają ci większą przeżywalność. A w zamian co? Nic! Widzicie, jaka niewdzięczna siostra? No dobra. Tak, wyżywaj się. Dobra. Bij, zabij, bij, zabij, bij, zabij. Kurczę, nie, ja nie mogę grać z tą postacią. Teraz bardziej przez nią mi się chce zagrać w Dragon Age'a. To nagrywaj! Siostro, mam teraz za dużo innych rzeczy w planach, żeby nagrywać jeszcze Dragon Age'a. Fajnie dla ciebie! A wymienię, bo ta z Markiem już się prawie skończyła. Dobra, i piu. I unik, i unik. I teraz mach, mach. Tak, standardowo, unik. I to. Siostra? Ale niedługo będę miał runy od całej rodzinki. Po prostu każda runa jest od innego kogoś z rodzinki. Co to? Fajne. Mogę ja to wziąć, bo ogólnie ja biję kilku naraz, więc wiesz, więcej będę czego nakładał. Tak. Dzięki. A teraz chodź. Zwiedzamy, jeszcze mam za dużo życia, żeby nie zwiedzać. I tak czy siak umrzemy. Niekoniecznie, patrz, ile mam teraz pięknych po prostu zatruć. Po prostu teraz wrogowie sami będą pomału umierać, dzięki temu, że ich atakuję. Jeszcze. Co? Nie, siedzimy na
na takim trybie ze wsi idziemy robić questy. Okej, dobra, rozumiem, o co ci chodzi, siostra, ale wiesz, to nie jest ten temat naprawdę na nagrania. Ja sobie luźno gadam, a ty to nie są tematy na nagrania. No bo ja jednak się chcę sam skupić na tym, żeby to było jak najlepiej przeprowadzone. No. Będziemy to robić wtedy, kiedy mi o tym przypomnisz i będzie jakieś zadanie na ciekawe zombiaki. Szczerze muszę obchać tą, bo zapomniałam już tam 50 euro. Dobra, bij zabij szybciej i idziemy. A runy? Prawie nie zużyłem żadnej tej runy, więc można iść. Muszę teraz powiedzieć, siostra? Jest dobrze, pobiliśmy mój rekord, tutaj już nigdy nie dotarłem. Normalnie. Nie mamy klejnota. Nie dostaniemy go już, bo wymieniłaś szansę na klejnoty na szansę na morwę. Jesteś co to za pajak? To jest taki kamień, on chodzi, sam sobie jest niegroźny, ale tworzy takie specjalne... Ma tą kulę taką bijącą i teraz jako, że jest elitarnym, to jeszcze wzywa pociski. Coś mówiłeś? Tak. Brawo. Tam jest ich więcej. No czemu? To są przeciwniki po prostu. Dobra. A teraz chodź ostrożnie. Możesz sobie jakoś... Co? Dobra. Tutaj coś jest. Znowu oni? Wybaczcie, że to pomijam, ale... To już trzeci raz, czy czwarty, kiedy ich spotykam. Nie wiem, siostra. Dalej wydaje mi się, że oni mają jakieś jedno z tych zadań, wiesz, tam spotykasz kogoś, że coś wspomina i musisz coś zrobić. Bo tyle razy, ile ich widziałem, naprawdę mi się zaczyna wydawać, że tak musi być. Ale do tej pory nie wiem co i ich polecenia nie wykonałem. Dobra. Nie mamy klejnota, super, a teraz by się mógł przydać. Może byśmy dostali leczenie? Wątpię szczerze, niestety. Czemu ty za chwilę używasz tego szkila? Bo jak... To jest jakiś dodatkowy. Ja nie używam go. Okej. Co? Co ja zrobiłem? A, szał aktywowałem przez przypadek. Super, szał swój użyłem przez przypadek. Jakoś się to udaje. Jakimś cudem przeżyliśmy jeszcze. Kolejne coś. Czyżbym w końcu znalazł to, o co chodziło? The creature that now threatened the hero was a crudely focused inferno of hate. Spotkałem to już kiedyś, więc siostra, albo to jest po prostu ten stwór, o którym oni mówią, bo już go spotkałem kiedyś, albo po prostu spotkałem go teraz ponownie, bo nie wygrałem z nim ostatnio. Które obstawiasz bardziej? Nie wygrałeś. Ostra, ratuj! No teraz nie mogę. To go pokonaj. Proszę cię, siostra. Dasz radę. Wierzę w ciebie. Opóźnienie. Nie, już w tym momencie...
muszę się przyzwyczaić, bo to nie jest dla mnie problem. Tylko ja dobra. Idealnie, kiedy właśnie on to miał zrobić, wcisnąłem. Just nothing but a rotten trunk, Ben was muttering angrily. No longer able to hold the terrible secret to himself, he told his son the painful truth about having to sacrifice the child that would be born soon, sharing the heavy burden would hopefully calm him down. No cóż. Się nie udało. Teraz na mam 2000, to można coś ulepszyć. Nie da rady teraz, więc... Szczerze, albo bym zwiększył XP, albo morwę. Ale na razie niech będzie morwa. I cóż. Pozwólcie, że tym razem odcinek będzie krótszy, ale no, wszystko było na testy i... No nie ukrywam, mam też jeszcze inne plany, więc tak. Po prostu krócej. A i tak mam nadzieję, że wam się podobało i czy cieszycie się chociaż częściowo z powrotu siostry. Jak póki co twoje wrażenia, siostra? Chodzi o Parseka, czy Morta. A o Parseka. I bardzo fajnie się gra. To opóźnienie naprawdę aż tak jakoś ci bardzo nie przeszkadza. No tak, tak. Mam nadzieję, że dobrze to słyszeliście, bo jak już powtarzam któryś raz... Nie wiem, czemu siostra jest czasem dziwnie cicho. Ale dobra, no to więc już tak tym razem mówię szczerze. To wszystko, dziękuję wam bardzo, no i trzymajcie się. Hej, hej.